Jak byłam młodsza, to często sobie wymarzałam różne takie historie, przygody. Jak jestem właśnie wojowniczką, która biega po lasie i ściga bandytów, strzela z łuku i jest taka wolna, niezależna i ratuje innych. Uwielbiałam się zatapiać w książki. Jakby tu na rzeczywistość, to właśnie przychodziłam w ten inny świat, który był bardziej idealny, bardziej piękny, kolorowy. Boisz się czy nie? Nie. Bo nie mamy czasu, kiedy porozmawiać ze sobą. Mamy teraz sobie rzeczy. Możemy porozmawiać. Nie boję się. Czego mam się bać? Bólu. Bólu? Co to jest ból? Przecież będę na śpana, więc nie będę cię mi brał. Będzie dobrze. Też tak myślę. Gorzej będzie z wami. Damy radę. No, mam nadzieję, że miałam do czego, jak się obudzę, żebyście żyli jeszcze. Ola miała jedno z takich bardzo ciężkich zapaleń płuc w zeszłym roku zimą. Wszyscy baliśmy się, że Ola nie przejdzie na własny oddech, że będzie konieczna właśnie już ta taka inwazyjna wentylacja. Ale Ola postanowiła, że będzie zdejmować maskę i będzie zaczynać funkcjonować bez maski. Najpierw 2 godziny, potem 3 godziny, a potem już całe przedpołudnie. Wydaje mi się, że zrobiła to po prostu siłą woli, że to jej taka wola walki sprawiła, że dała radę. A tu, ale ciekawe, czy to są takie małe kasztanki, które są, które nie urosły, czy to są takie kasztanki, które... Taki rodzaj. Czy to jest taki rodzaj kasztanków, jak myślisz? Nie wiem. Nie wiem też, chodźcie dalej, może znajdziemy żołędzie. Uważam, że właśnie trzeba widzieć wszystkie piękne strony życia, a nie skupiać się na tym, co jest trudne, bolesne, bo z tego często wychodzą niesamowite rzeczy. Właśnie z tego cierpienia jest właśnie nadzieja na to, że będzie lepiej, że trzeba być silnym, walczyć. Ale to jest, zobaczcie, jakaś śnieżna kula dobroci, nie? Niesamowite tak. To jest. Ludzie są niesamowici na pewno. No, to teraz jeszcze tylko wiesz, pojedziesz do kraju, tak. W którym koparka nazywa się Rypadlo, a zakonnica jest Iszka i musi się udać ta operacja. Będzie dobrze. No super, super. To jak nie wiem. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tak trzymam za ciebie kciuki, naprawdę. Ja Olu. Ty już jesteś wielka kobieta. Byłaś taka malutka. Przedstawimy teraz historię Piotra Pogona, pierwszego na świecie człowieka, który mając usunięte jedno płuco, bierze udział w triatlonie. Sam 3 razy walczył z nowotworem, teraz zbiera pieniądze dla chorej dziewczynki. Wykorzystuję swoje przygotowania do triatlonu, biegając charytatywnie dla 9-letniej Oli Cichoń, dla której pozyskuję pieniążki i każdy mój kilometr jej dedykuję. Ola choruje na dystrofię mięśniową, która polega na pogłębiającym się zaniku mięśni. Każdego dnia walczy o to, by jak najdłużej poruszać się samodzielnie. On jest dla mnie wzorem, jakby przekraczała swoje możliwości. I rzeczywiście Piotr mobilizuje Olę. Który teraz był? 13? Który? Nie wiem. 13, tak. Mała Ola, 9-letnia. 5 lat temu. Z małą siostrzyczką, a tu już takie panny. No. Teraz już tylko czekasz. Tak. Ile będziesz leżeć po operacji? 2 tygodnie pewnie. No, zobaczymy, ale no. Szybko się zbiorę. Teraz pojawiła się potrzeba operacji kręgosłupa Oli. No i tutaj już wydawało się to trochę dla nas niemożliwe, żeby taką kwotę zbierać. No, jeden z pomysłów, który ktoś rzucił, było właśnie zbiórka pieniędzy poprzez fundację. Stało się coś niesamowitego. W ciągu jednego dnia ta kwota urosła z 40 tysięcy do 90 i widać było, że już po prostu nic nie powstrzyma tej akcji i że uzbieramy bardzo szybko tę kwotę. To było około 240 tysięcy, więc kwota jest w ogóle niewyobrażalna. Ale też taki ogrom siły, wsparcia, nadziei, otuchy, który płynął ze wszystkich stron, to też jest coś niesamowitego. I to, że powstał taki łańcuch dobrych ludzi.
przeczytałam te wszystkie komentarze, które są sami do walki, to, żeby była silna podczas operacji. Oczywiście łzy ciekły mi strumieniami, bo nawet to było niesamowite. Cześć, ciociu. Cześć, Olusiu. Co ty robisz tutaj, kochanie? Dziękuję za wszystko. Za co ty mi, słonko, dziękujesz? Za co ty mi, słoneczku? Za co ty mi dziękujesz? Przecież wiesz, że ciocia cię kocha bardzo i wszystko by dla ciebie zrobiła. Może kiedyś zrobimy aukcję twoich obrazów? O, dobry pomysł. Prawda? No, to będzie nasz następny patent na to, żeby mieć środki na to, żeby zapewnić rehabilitację, zapewnić opiekę i wszystko, czego będziesz potrzebowała. Często ludzie myślą, że choroba jest czymś strasznym, czymś, co jakby psuje piękno życia i utrudnia wszystko. Wiadomo, że wszystko jest tutaj trudniejsze, ale w tym cierpieniu jakby można bardziej docenić to, co te piękne momenty i ludzi wspaniałych, którzy robią, pomagają nam w trudnych chwilach. To pytanie, które tutaj mamy w temacie, tak? Kim jestem? Jestem człowiekiem. Nastolatką powoli. Dojrzewam, staję się kobietą. Staram się być artystką, na tyle, na ile potrafię. Tak? I pisarką może. Też byłam parę tygodni temu, byłam przystąpiona do bierzmowania. I także przyjąłam patronkę Lucję. Z Syrakus, ona jest patronką pisarzy, także mam nadzieję, że troszkę mi pomoże w tworzeniu jakiejś książki, powieści. Weź się jeszcze teraz. Troszkę się przewentylować po drodze. Cały czas z Olą ćwiczyliśmy, albo jeździliśmy na ćwiczenie, albo ćwiczyliśmy w domu. Jak Ola miała pół roku, Weronika poszła do przedszkola i pani mówi mi po tam kilku dniach, że musi mi coś powiedzieć. Bo Weronika właściwie nie bawi się z dziećmi, tylko cały czas siedzi w kąciku z laleczką i ćwiczy z nią. Prawda? To ona odtwarzała całą domową jakby sytuację. Zrobisz jakiś zmasowany atak, o którym nie wiem. Tak? Zaraz wygrasz. Improwizuję. Tak. I wydawało mi się, że... Sorry, królówka. Co ty zrobiłaś? Spoko, bez królówki sobie dasz radę. Da się żyć bez różnych rzeczy. Tak samo sobie poradzisz i wygrasz tą rozgrywkę, nie? Niektórzy właśnie ludzie mówią, że jestem silna i że mama też mówi, że jestem wojowniczką waleczną. Też na się pomaga, dużo osób napisało, że bardzo miłe komentarze, że jestem wojowniczką i waleczną dziewczyną. Ale ja sama wiem, że sama z siebie to tej siły nie ma we mnie za wiele. Siła z góry płynie. To może gdzieś popłyniemy? No, możemy. Na jeziorze. Tak, na Mazurze. Super. Bardzo właśnie bym chciała, bo bardzo jest fajnie. Nie opowiadałaś mi, to bardzo tak... Podoba ci się to też, tak? Bardzo, bardzo. Tak można się właśnie w innym świecie zatopić. Zatopić? Lepiej nie topić się na Mazurze. No tak, lepiej nie. A o czym jeszcze marzysz oprócz żagli? Żeby jeszcze pojeździć konno. To może po operacji. Ostatnia konsultacja, tak? Ostatnia. Przed wyjazdem. No. Już wszystkie badania macie porobione. Tak. Kiedy wyruszacie? 16. 16. Tak. I 19 jest przez nas? 18. 18 jest przez nas. Będziemy trzymać. Trzeba o tym pamiętać, żeby sobie też pomagać. Sobie samej nie szkodzić, nie? Jakimś przesadnym smutkiem. Tylko raczej się dużo, dużo uśmiechać. No i uśmiech masz piękny. Rozdawaj go. Bardzo dzielna, fajna panienka. Tutaj anatomicznie w tym serduszku to nie ma nic. Wszystko dobrze. Właściwie jedynym leczeniem
tego, co tutaj mamy, to jest korekcja operacyjna tego znacznego skrzywienia. I tam powinno wpłynąć pozytywnie. Moim zdaniem tak. Ola, my się znamy już dłuższy czas. Prawda? Ja ci tego, kochanie, życzę z całego serca. Dziękuję. Ale już tak dojrzała, że chce tej operacji, że jest gotowa, że... Tak, tak. To doświadczenie nauczyło mnie odróżniać rzeczy ważne od nieważnych. I Ola, tak sobie to opowiadam, że nadała mi taki kontur jakby, czyli wydobyła ze mnie jakąś taką niesamowitą siłę, której istnienia w ogóle w sobie nie przeczuwałam. Ciekawe, czy będą jeszcze EKG robić. Bo no napisali, że tam będą jeszcze badania, że... Ale w poniedziałek, nie, tak? Wydaje mi się, że w niedzielę. Jak przyjedziemy, no nie wiem, że w niedzielę, w poniedziałek rano. Bo patrzyłam jeszcze na ten kosztorys, to na pewno są badania przed. Trzeba cieszyć się każdą chwilą, którą się tutaj przeżywa. Nie poddawać się w drobnych trudnościach. Też wspierać innych w trudnych chwilach i myśleć pozytywnie.